Aktywizacja zawodowa młodych ludzi to w dalszym ciągu spore wyzwanie, które utrudniła także pandemia. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło program Kariera Jutra. Dzięki niemu 1200 młodych będzie mogło skorzystać ze staży. Program Kariera Jutra to bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych. Jest współfinansowany ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Na staże dla młodych ludzi zostanie przeznaczone 13 milionów złotych. Mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Jednym z celów tego współfinansowania jest to, aby młodzi ludzie mogli, wykorzystując środki europejskie, korzystać z tych najnowszych rozwiązań w poszukiwaniu pracy, ale także, aby mogli uczyć się, szkolić czy nabierać doświadczenia właśnie w takich firmach, które oferują te możliwości. Już 2 miliony osób skorzystało ze środków europejskich, dodaje minister. 2 miliony młodych osób, które dzięki temu poszukiwały nowej pracy, wykształciły się, przebranżowiły czy doprowadziły do tego, że w tej chwili funkcjonują jako pełnowartościowi pracownicy. Proszę pamiętać również, że te środki są skierowane do tych osób, którym bardzo często tej pomocy brakuje, z trudnych środowisk, z terenów pozamiejskich, z terenów wiejskich, również pokowidowych, czy nawet osób z niepełnosprawnościami. Z programu Kariera Jutra będą mogli skorzystać także młodzi ludzie z Ukrainy, którzy uciekli przed dramatem wojny i przebywają w naszym kraju.